To ewentualnie przeciwną, wobec którego będzie pan realizował w przyszłym czasie używać. Proszę poczuć. Bardzo dużo. Szczególnie w ostatnim czasie zapisów mamy koleżynki, że nie jesteśmy w stanie przerobić, bo szczepimy dwie osoby jako pracownicy aptek. Mamy około 50 zgłoszeń na jedną z nich. 50? Tak. I to są wszyscy trzecia dawka, czy jednak... Przede wszystkim. Tutaj ten rejon Warszawy, on obfituje cudzoziemców, więc mamy też dużo Ukraińczyków i Ukraińców na dawkę pierwszą albo drugą. Gdybym mógł poprosić o przytrzymanie. Ale bardzo dużo jest chętnych. A to moje szczepienie też Pfizer czy Moderna? Pfizer. Pfizer, tak jak zostało ustalone wcześniej. Bardzo proszę. Może się pojawić wieczorem temperatura, może się pojawić ból głowy. Gdyby się pojawiło cokolwiek, to tylko paracetamol raz na 4 godziny. Dobrze. I zapraszam do gabinetu. Bardzo panu dziękuję i dziękuję za wkład w program. My dziękujemy za umożliwienie tego wkładu, bo jednak to przyczynienie się możliwości... Myślę, że to będzie duży krok dla aptek, w sensie też zapowiedzi opieki farmaceutycznej, tak, która z czasem się pojawi. Zapraszam. Przepiękny. Dobra, ja sobie jeszcze tak. Bardzo dziękuję. Poproszę drugiego pana. To za pan.